Dzień dobry, witam wszystkich. Działając na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, otwieram 51. sesję Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Witam wszystkich radnych i zaproszonych gości oraz administrację Urzędu Gminy. Jednocześnie stwierdzam, że na stan 15 radnych na dzisiejszej sesji jest 11 radnych. Proponowany porządek posiedzenia sesji jest następujący. Punkt 1. Otwarcie sesji. Punkt 2. Przyjęcie porządku obrad. Punkt 3. Zatwierdzenie kworum. Punkt 4. Wybór sekretarza sesji. Punkt 5. Przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z 50. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Punkt 6. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał podjętych na 50. sesji Rady Gminy oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Punkt 7. Interpelacje radnych. Punkt 8. Umówienie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2023. Punkt 9. Omówienie sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich, spółka z o.o. Punkt 10. Plan pracy Komisji Rady Gminy na rok 2023. Punkt 11. Plan pracy Rady Gminy na 2023 rok. Punkt 12. Przedstawienie budżetu na 2023 rok. Punkt 1. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2023. Punkt 2. Przedstawienie opinii o projekcie budżetu na rok 2023. Podpunkt A. Uchwała Sądu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Jeziora Wielkie na lata 2023-2033. Podpunkt B. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Jeziora Wielkie na 2023 rok. Podpunkt C. Uchwała Składu Orzekającej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej gminy Jeziora Wielkie na 2023 rok. Podpunkt D. Opinia Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w sprawie budżetu na 2023 rok. Punkt 13. Dyskusja. Punkt 14. Projekty uchwał. Podpunkt 1. Uchwała nr 51/277/2022 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2023 rok. Podpunkt 2. Uchwała nr 51/278/2022. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jeziora Wielkie na lata 2022-2031. Podpunkt 3. Uchwała nr 51/279/2022 w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok. Podpunkt 4. Uchwała nr 51/280/2022 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jeziora Wielkie na lata 2023-2033. Podpunkt 5. Uchwała nr 51/281/2022 w sprawie budżetu na 2023 rok. Podpunkt 6. Uchwała nr 51/282/2022 w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich na 2023 rok. Podpunkt 7. Uchwała nr 51/283/2022 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Jeziorach Wielkich na 2023 rok. Podpunkt 8. Uchwała nr 51/284/2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Jeziora Wielkie w 2023 roku. Podpunkt 9. Uchwała nr 51/285/2022 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Przyjezierzy na okres 10 lat. Podpunkt 10. Uchwała nr 51/286/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie stosowania urządzeń dekontaminacji pomieszczeń użyteczności publicznej. Punkt 11. Uchwała nr 51/287/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie realizacji obowiązku tworzenia danych przestrzennych do aktów planowania przestrzennego APP oraz ich udostępniania za pomocą usług sieciowych, wyszukiwania, przeglądania i pobierania. Podpunkt 12. Uchwała nr 51/288/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie podjęcia uchwały o potwierdzeniu statusu cywilizacyjnego gminy. Podpunkt 13. Uchwała nr 51/289/2022 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta gminy Jeziora Wielkie. Punkt 5. Wolne wnioski i zapytania. Punkt 16. Odpowiedzi na zapytania. Punkt 17. Zakończenie sesji.
Punkt pierwszy, otwarcie sesji mam zrealizowany. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem obrad, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Porządek obrad został przyjęty. Zatwierdzenie kworum. Punkt trzeci. Stwierdzam, że na dzisiejszej sesji jest 11 radnych na 15, więc Rada jest warna podejmować prawomocne uchwały. Punkt czwarty. Wybór sekretarza sesji. Na sekretarza sesji proponuję panią Elżbietę Krzewinę. Czy przyjmuje pani? Dziękuję. Punkt piąty. Przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z 50. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Wniosek o przyjęcie protokołu z 50. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich odbytej w dniu 19 grudnia 2022 roku. Przepraszam. Stwierdzam, że punkt pierwszy. Protokół z 50. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich zawiera 5 stron maszynopisu i 6 załączników. Punkt drugi. Protokół nie zawiera swej treści usterek, zastrzeżeń i uwzględnienie domówień. Punkt trzeci. Protokół odzwierciedla swej treści wszystko to, co zostało powiedziane i przedyskutowane do mikrofonu. Nie uwzględnia wypowiedzi poza mikrofonem. Punkt czwarty. Protokół z 50. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich został podpisany przez sekretarza sesji. Punkt piąty. Zaznajomiony z treścią protokołu wnoszę o jego przyjęcie w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony. Teraz proszę, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wniosku o przyjęcie protokołu z 50. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Wniosek został przyjęty. Punkt szósty. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał podjętych na 50. sesji Rady Gminy oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Proszę bardzo. Sprawozdanie wójta gminy z realizacji uchwał podjętych na 50. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w dniu 19 grudnia 2022 roku oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Realizacja uchwał przedstawia się następująco. Uchwała nr 50 przez 275 przez 2022 w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 50 przez 276 przez 2022 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu uwzględnianej przy obliczeniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. Uchwała w trakcie realizacji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Punkt siódmy. Interpelacja radnych. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakąś interpelację? Nie widzę. Punkt ósmy. Omówienie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2023. Ten punkt omawialiśmy na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy. Czy Państwo radni jeszcze by coś chcieli powiedzieć? Tutaj Pani Kierownik na Komisji nam wszystko wyjaśniła. Nie wiem, czy ktoś ma jeszcze jakieś pytanie? Nie widzę, dziękuję. Punkt dziewiąty. Omówienie sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich spółka z o.o. Ten punkt również omawialiśmy na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy. Chyba, że Państwo radni jeszcze by chcieli zabrać głos w tym punkcie. Nie widzę. Punkt dziesiąty. Plan pracy Komisji Rady Gminy na rok 2023. Tu Państwo, przewodniczący poszczególnych komisji, dali plany pracy swoich komisji, więc nie wiem, nie będziemy chyba tego przedstawiać. Nie, dziękuję, dobrze, nie będziemy. Punkt 11. Plan pracy Rady Gminy na rok 2023. Tutaj chciałbym zmienić, że będziemy mieli 7 sesji Rady Gminy planowanych, a nie planowanych to zobaczymy w trakcie. Bardzo często ostatnio mamy teraz. Punkt 12. Przedstawienie budżetu na 2023 rok. Podpunkt 1. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2023. Proszę bardzo, Panie Wójcie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Chciałbym przedstawić budżet na 2023 rok. Do projektu budżetu na 2023 rok przyjęto dochody w wysokości 37 162 261 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 19 736 087 zł, dochody majątkowe w wysokości 17 426 174 zł. Planowane dochody majątkowe w wysokości 17 200 000 z Rządowego Funduszu Polski Ład
Program inwestycji strategicznych oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych w wysokości 223 224 zł umożliwią zrealizowanie wielu oczekiwanych zadań inwestycyjnych. Plan wydatków przyjęto w wysokości 44 279 021 zł 61 groszy. To jest rekordowy chyba budżet w naszej gminie. Takiego budżetu nie było nawet z 2 lat. Czasem się nie mogło zebrać, a w tym roku, w przyszłym roku będziemy mieli do wydania naprawdę sporo pieniędzy. Mam nadzieję, że uda się to zrealizować, chociaż mam pewne obawy, ale wierzę, że uda nam się to wszystko wybudować, zrealizować. Wydatki bieżące w wysokości 19 475 087 zł, wydatki majątkowe w wysokości 24 803 903 934 zł. Zaplanowane wydatki zapewniają finansowanie podstawowych i niezbędnych zadań poszczególnych jednostek budżetowych i instytucji kultury. Deficyt budżetu w wysokości 7 116 760 zł. 57 groszy zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego w wysokości 4 478 342 zł. Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych w wysokości 2 638 418 zł. Zgodnie z przyjętymi do realizacji przedsięwzięciami w wieloletniej prognozie finansowej w budżecie na 2023 rok zaplanowane środki na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Golejewo w wysokości 2 522 660 zł. Budowę sali sportowej wraz z łącznikiem do budynku szkoły podstawowej w Wójcinie w wysokości 2 079 824 zł. Przebudowę oraz odbudowę gminnego systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jeziora Wielkie wraz z likwidacją oczyszczalni ścieków w Siemionkach w wysokości 5 300 000 zł. Przebudowę dróg gminnych edycja druga w wysokości 11 100 000 zł. Planuje się wykonać przebudowę dróg gminnych w miejscowości Wójcin, to jest Baza, Lenartowo-Siedlimowo, Lenartowo-Berlinek, Golejewo, przy Jeziorze ulica Brzozowa i Bukowa, Wola Koruszkowa i miejscowości Dobsko. Przebudowę dróg gminnych edycja trzecia w wysokości 2 065 000 planuje się wykonać przebudowę drogi Włostowo-Kościeżki Siemionki, przebudowę drogi gminnej Jeziora Wielkie Babki w wysokości 604 450 000. Drodzy Państwo, to będzie zrealizowanych 10 dróg, takich już chyba najdłuższych, jakie mamy, no, pomijając jeszcze drogę Golejewo-Radunek. No niestety nie wystarczyło nam środków na tą inwestycję. W samej miejscowości Golejewo wzdłuż chodnika będzie wybudowana nowa nawierzchnia, przebudowana jezdnia, ale no, myślę, że 10 dróg na jeden rok to jest bardzo dobry wynik. Oby udało się zrealizować oczywiście. Jesteśmy już po rozstrzygniętym przetargu, więc no, boję się tylko o termin wykonania, bo musimy wykonać te drogi i mam nadzieję, że wykonawca stanie na wysokości zadania i wykona w terminie te inwestycje. Ponadto w planie wydatków zabezpieczono środki finansowe na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Jeziora Wielkie Rzeszyn za kwotę 27 tysięcy, wykup gruntów pod drogi przy pompownie w wysokości 35 tysięcy, zakup platformy dla osób niepełnosprawnych w wysokości 50 tysięcy, wykonanie projektów oświetlenia ulicy Bukowej i Brzozowej w Przyjeżerzu wraz z projektem monitoringu w wysokości 20 tysięcy zł. Podwyższenie wartości udziałów gminy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w spółka z o.o. Wieżorach Wielkich w wysokości 1 000 000 zł. Do opracowanego projektu budżetu wprowadzono autopoprawki. Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 950 tysięcy zł z tytułu zakupu i sprzedaży węgla. Zwiększono plan wydatków o kwotę 142 990 zł na modernizację i rozbudowę serwerowni w Urzędzie Gminy w ramach programu Cyfrowa Gmina. Zwiększono plan wydatków o kwotę 250 tysięcy dotacja celowa na zadanie poprawa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na plaży głównej w Przyjezierzu. Zwiększono plan przychodów wynikających z rozliczenia środków na realizację projektu o kwotę 142 990 zł. Zmniejszono plan rozchodów o kwotę 250 tysięcy na udzielenie pożyczki do stowarzyszenia.
Po wprowadzonych zmianach planowane dochody budżetu na 2023 rok wynoszą 38 112 261 zł 04 grosza, w tym dochody bieżące 20 686 087 zł 04 grosze, dochody majątkowe 17 426 174 zł. Planowane wydatki na 2023 rok wynoszą 45 622 011 zł 63 grosze, w tym wydatki bieżące 20 432 077 zł 63 grosze. Wydatki majątkowe 25 189 934 zł. Drodzy Państwo, na same inwestycje, czyli na wydatki majątkowe mamy przeznaczone ponad pół budżetu, czyli 25 milionów złotych. Przekładając podwyższy projekt budżetu wraz z autopoprawkami, proszę Wysoką Radę o przyjęcie budżetu na 2023 rok. Dziękuję bardzo. Podpunkt drugi. Przedstawienie opinii o projekcie budżetu na 2023 rok. Podpunkt A. Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Jeziora Wielkie na lata 2023-2033. Chciałbym, aby, czy Państwo Radni pozwolą, żebyśmy tego nie czytali, bo to tam nie, są, wszystkie są pozytywne. Podpunkt B. Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Jeziora Wielkie na 2023 rok. Również jest pozytywna. Teraz podpunkt C. Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej gminy Jeziora Wielkie na 2023 rok. Ta uchwała również jest pozytywna. A więc przechodzimy do podpunktu D. Opinia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w sprawie projektu budżetu na 2023 rok. Poproszę Panią Przewodniczącą Anetę Barczak, żeby może odczytała. Opinia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w sprawie projektu budżetu na 2023. 6 grudnia 2022 odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy w Jeziorach Wielkich, na którym przeprowadzono analizę projektu budżetu na 2023, który zakłada dochody budżetu gminy na kwotę 37 162 261,4 grosze, wydatki budżetu gminy na kwotę 44 279 021 zł i 61 groszy, przychody budżetu gminy na kwotę 7 366 760 57 groszy, rozchody budżetu na kwotę 250 000. W projekcie budżetu na 2023 założono deficyt budżetowy w wysokości 7 116 760 i 57 groszy. Planowany deficyt budżetowy sfinansowany zostanie przychodami z tytułu kredytu długoterminowego w wysokości 4 478 342 000 oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 2 638 418 57 groszy. Planowane dochody zapewnią sfinansowanie podstawowych niezbędnych zadań. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa Rady Gminy w Jeziorach Wielkich zaopiniowała pozytywnie przedłożony projekt budżetu gminy Jeziora Wielkie na 2023. Podpisy członków komisji: przewodnicząca Aneta Barczak, zastępca Paweł Glanc, pan Jerzy Kamelski, Joanna Jędraszczak i Marek Wysocki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 13. Dyskusja. Tu na początku chciałbym się spytać, czy Państwo Radni chcieliby zabrać głos na temat budżetu na 2023 rok. Proszę bardzo, Panie Jurku. Szanowni Państwo, kończymy rok 2022. Ciężki rok. Początek COVID-u jeszcze. Ale co mnie cieszy? Napięta sytuacja w kraju odnośnie systemu ogrzewania, energii i tak dalej. No jedna z licznych gmin, która przystąpiła do sprzedaży węgla przydziałowego. Przed sesją rozmawiałem z
panem, który dostarcza. Realizacja jest wyśmienita. 80% zrealizowane. Przyszły rok rozpoczyna się tym, że od drugiego praktycznie dostawa węgla, ekogroszku na bieżąco. Pan wójt tutaj wspomniał o inwestycjach. No, inwestycje przebiegły w sposób fenomenalny. Jeśli chodzi o inwestycje, które są realizowane jeszcze, no, w miarę możliwości są już na ukończeniu. Także wchodzimy w rok nieliczny, bez kredytu, co się rzadko zdarza. A odnośnie budżetu na rok 2023, no budżet jeden chyba niezliczny w dziejach gminy Jeziora Wielkie. Wartość przedstawiona, inwestycje, które będą realizowane. Miejmy nadzieję, że spotkamy się w 2024 roku, w trzecim roku, to jak dziś. I inwestycje te będą zrealizowane. Szczególnie tutaj nagła jest na drogi. Główne odcinki zostaną wykonane, nieliczne, które zostaną. Liczę, że będą realizowane w roku 2024. Przedsięwzięcia, jakie są tutaj wykazane w budżecie, moja opinia jest taka, żeby budżet przejąć, realizować go. I w tym temacie mimo wszystko. Jeśli może wspomnę, bo już nie chciałem zabierać głosu, tutaj było sprawozdanie działalności spółki. Jest tutaj obecny pan prezes. Dziękowałem na poprzedniej komisji. Także inwestycje, które zostały zrealizowane, zresztą są widoczne gołym okiem. Jadąc od strony wschodniej, porzuca się to, czy ta hala, która powstała. Chyba pierwsza inwestycja od powstania gminy, poza budynkiem, który tam stał. Tak mi się wydaje. Jeśli chodzi o wodę, szanowni państwo, ja walczyłem kilka kadencji odnośnie jakości wody. No ostatnim roku woda, jakość wody się poprawiła. Jeśli chodzi o protokoły sanepidu, pytałem się na sesji, jakość wody odpowiada na terenie całej gminy. Są może jakieś tam jeszcze bolączki, ale to nie z winy tutaj prezesa, ale z łóżek są geotermalne czy hydrologiczne. Także panie prezesie, życzę powodzenia w przyszłym roku i realizujemy to, co zaplanowaliśmy i potrzeby bieżące. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze by chciał zabrać głos? Proszę bardzo, pani Halino. Otrzymaliśmy, przynajmniej ja otrzymałam życzenia szczęśliwego nowego roku 23 od pana wójta i od pana przewodniczącego, przepraszam. I aby on był szczęśliwy, potrzebna jest troszeczkę pomocy pana wójta. Otóż równo pół roku temu na sesji był pan starosta i ja zadałam pytanie o działkę, drogę Wójcińskiego Kościoła. Działka, jak duża część ludzi, jeśli nie wszyscy wiedzą, jest w części wsi Wójci. Jak mówi przysłowie, jak nas widzą, tak nas piszą. Jest w stanie lepiej o nim nie mówić. I na tej sesji pan starosta powiedział, że ta działka ma nadany numer i wystarczy teraz, gdyby samorząd ją przejął. Na co pan wójt powiedział, że jeśli radni zdecydują się ją przejąć, to przejmiemy. No, minęło pół roku, nie ma żadnego kroku, przynajmniej ze strony wójta, który w statucie jest napisane, że jest projektantem uchwał, nie tylko. I oczekujemy tego, byśmy przejęli tę drogę i te dwie pozostałe sporne, że tak powiem, odcinki czy działki, które są na terenie gminy, byśmy byli prawie szczęśliwi, tak jak nam pan to życzy. I mamy również i drugie życzenie, czy ja mam drugie życzenie, jeśli chodzi o osiedle w Łucinie. Ono jest dosyć duże nie tyle obszarowo, ile duże poprzez mieszkańców. Tam jest dosyć duża liczba mieszkańców stałych, a niestety to nie w ciemności, bo nie ma słupów oświetleniowych. Gdybyśmy mieli takie życzenie, żeby był on 23
bardziej szczęśliwy, gdy to oświetlenie chociaż zaczęło się robić. A poza tym życzę wszystkim do siebie roku, tym, którzy mnie lubią, nie lubią, bo życzenia dobrego roku są ważne dla wszystkich. Jeśli reszta jest szczęśliwa, to ja też jestem szczęśliwa. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie wójcie. Chodzi o drogi, a w szczególności te drogi, które pani wskazała. Już wcześniej dyskutowaliśmy z radnymi na temat tych dróg. No, jaki mamy interes w tym, żeby przejmować cudze drogi, nie dostając nic w zamian? No, tutaj pani radna, no, musimy to wyważyć. Ja jestem za tym, żeby te drogi przejechać jak najbardziej, ale no, coś w zamian. No, chociaż partycypacja w kosztach 50 na 50. Tylko że ja bym nie chciał takiej partycypacji w kosztach, że dzisiaj to uzgodnimy, a zmieni się starosta i nie ma ciągłości władzy. Jeżeli dojdziemy do jakiegokolwiek porozumienia, będzie nas stać na remont tej drogi, to niech pani wierzy, że ja pierwszy wystąpię o to, żeby 50% wkładu było, ale już, nie w przyszłości, tylko już, bo my przejmiemy drogę, zmieni się starosta, bo wybory za chwilę i ta droga zostanie nam już na naszym majątku, nie mając żadnych korzyści z tego. No jeżeli komuś zdejmujemy ciężar z pleców, no dobrze by było, gdybyśmy coś chociaż uszczknęli z tego tytułu. No rozmawialiśmy na ten temat już wiele razy na komisjach, na sesjach i ja jestem za przejęciem tej drogi, ale no to musi być realizacja. Na dzień dzisiejszy nas nie stać, żeby włożyć jakieś pieniądze. Z tego co wiem, w budżecie powiatu nie ma na żadne drogi w naszej gminie pieniędzy, więc spokojnie poczekajmy. Jeżeli będzie decyzja, że dołoży ktoś 50%, i będzie nas stać na dołożenie drugiego 50%, jesteśmy za. Ja jestem pierwszym człowiekiem, który te drogi rzeczywiście takie małe, wewnętrzne, typu nożyczyn, typu wójcin, żeby je przejąć. Tylko coś za coś, no bo my nie jesteśmy aż takim w tym roku, w tych ostatnich latach mamy dużo pieniędzy, ale może się okazać, że po wyborach starosta będzie miał 10 razy większy budżet niż ma teraz, a my będziemy mieli 10 razy mniejszy budżet. Też tak się może zdarzyć, więc pani radę trzeba to ważyć, bo my przejmiemy drogę i zostaniemy i wtedy mieszkańcy będą do nas mieli pretensje, że przejęliśmy drogę i nie remontujemy jej. Być może nie będzie nas stać na remont tej drogi, więc poczekajmy, jeżeli będzie deklaracja. Ja jestem za tym, żeby, o ile nas będzie stać, jak będziemy mieli środki w ogóle jakiekolwiek wolne, państwo decydujecie, że możemy przeznaczyć, to ja od razu rozmawiam z panem starostą, żeby dołożyli drugie 50% i robimy. I wtedy tą drogę po remoncie przejmiemy. Jestem jak najbardziej za. A druga sprawa, jeżeli chodzi o oświetlenie nad jeziorem w Wójcinie. Pani radna, no myślę, że nie tylko w Wójcinie. Ja wiem, że pani tam ma akurat wielu znajomych i często pani tam jeździ, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że w tym roku żeśmy zrobili tam lampy i żeśmy zrobili drogę, więc uważam, że jak na takie małe osiedle tam dużo zrobiliśmy nad tym jeziorem. Co więcej, są miejscowości w naszej gminie też, gdzie nie ma ani jednej lampy, bo są takie miejscowości, więc no, musi pani zrozumieć, że no, musimy to jakoś ważyć no, chęci na możliwości to przede wszystkim, żeby było nas stać na takie rzeczy. Na razie, na dzień dzisiejszy uważam, że nad jeziorem akurat, jeżeli chodzi o jezioro, osiedle nad jeziorem, jest zrobione sporo, bo jest i droga, i oświetlenie tam, gdzie pani i ja rzeczywiście najbardziej oczekiwaliśmy, żeby to oświetlenie było. Więc myślę, że mieszkańcy też się zwracali z prośbą, aby doświetlić tą drogę nad to jezioro, aby mogli tam chodzić sobie z kijkami. Nie wiem, czy chodzą, nie obserwuję, czy panie chodzą, czy nie chodzą, ale uważam, że stopniowo, nie wszystko od razu. Jeżeli chodzi o przygotowanie, to muszę pani powiedzieć i mile zaskoczyć, że mamy przygotowane już skrzynkę pod instalację. Mamy wyprowadzone zasilanie już, tylko kwestia tego, czy będą pieniądze na instalację, no bo to jest najważniejsze i na utrzymanie tego oświetlenia. Na dzień dzisiejszy coś tam zrobiliśmy i uważam, że mam czyste sumienie. Nawet jeżeli obiecałem, że coś zrobię, to uważam, że i tak sporo zrobiliśmy nad jeziorem. W ciągu nawet jednego roku. A nie wspomnę o kadencji, bo w poprzednich kadencjach nic się nie działo, więc no, i tak jest dużo. No i cóż, no, dziękuję za życzenia i mam nadzieję, że rzeczywiście będziemy życzliwsi, będziemy spokojniejsi i uda nam się zrealizować wiele tych inwestycji, które mamy zaplanowane. Cóż więcej mogę powiedzieć? Reszta zależy od państwa. No to odnośnie tej drogi, czyli tej działki, na sesji, na której był pan starosta, nie mówił pan o wkładzie, bo ja odsłuchałam wczoraj kilkakrotnie. Nie słyszałam tej propozycji, że
żeby 50% było, żeby wtedy starosta, będąc na miejscu, odniósł się do tego. To jest taki mały odcinek drogi, że z tego, co starosta nam tłumaczył, przynajmniej ja tak zrozumiałam, że poprzednicy pana nie dopełnili pewnych formalności i ta droga winna być przejęta na stan gminy. Ja tak przynajmniej zrozumiałam. Może źle. Jeżeli ona była, ona cały czas jest własnością Skarbu Państwa, czyli powiatu. Czyli powiatu generalnie. No i to już przerabialiśmy nieraz od kilku lat chyba, o ile pamiętam. I pani radna doskonale pamięta, bo jest pani nie pierwszą kadencję. I ja mówiłem o tym 50% już nie na ostatniej sesji czy komisji, ale to już powtarzamy od kilku lat. Że jeżeli ktoś nam coś dołoży, to możemy dołożyć. Ale nie, że my przejmiemy i będziemy znów stali w miejscu, bo nie mamy nic z tego. No jeżeli mamy, tak jak powtarzam po raz kolejny, mamy komuś pomóc w czymś, no to dobrze by było, gdyby ta osoba nas no, trochę wspomogła też, tak? No bo no, sami tego nie będziemy dźwigać. No, jeżeli mamy komuś dać, jak sprawić jakąś przyjemność i pozbyć się problemu jakiegoś, no to zróbmy to wspólnie. Więc ja myślę, że rozmawialiśmy o tym, nie mówię, że na ostatniej sesji czy w ostatnim czasie, ale ja już nie raz to mówiłem, pan starosta, to już obecny pan starosta, to już tyle rozmów przeprowadziliśmy, jeżeli chodzi o finansowanie i przekazywanie dróg, tak samo droga w Krzywym Kolanie. Też pan starosta chciał, nawet ja się zwróciłem częściowo, aby tą drogę od głównej drogi krajówki do Lubstówka, przez Lubstówek do Krzywego Kolana, bo to jest jedna droga powiatowa i mówię, my ją możemy przejąć, ale wyremontujcie, coś dołóżcie, to wtedy ją przejmiemy. No, nie będziemy przejmować 3 km czy 2,5 km drogi tylko po to, żeby przejąć i później mieć kłopot z remontem i tak dalej. A doskonale pani wie, że jak my już ją przejmiemy, no to wszyscy będą się do nas zwracać. Więc w ten sposób, ja jestem za, my możemy wspomóc, jeżeli nas będzie stać, powtarzam, cały czas zaznaczam, jeżeli nas będzie stać, możemy wspomóc. Chociaż uważam, że gdyby była taka możliwość, że możemy tą drogę przekazać, gdybym był na miejscu starostwa, to bym ją wyremontował i się pozbył problemu, bo już później nie muszę remontować, nie muszę odśnieżać, nie muszę nic zrobić. A tak to jednak jakiś kłopot jest, chociaż majątku wtedy się niby samorządy nie chcą wyzbywać, więc najkorzystniejsze będzie takie 50-50, ale no nie stać na to wszystko, niestety. Mamy też odcinki naszych dróg gminnych, też krótkie odcinki, gdzie mieszkańcy uważają, że tam jest bardziej zasadne, żeby te odcinki zrobić w pierwszej kolejności, tym bardziej, że to są nasze odcinki, więc no na spokojnie, pani radna. Myślę, że jeżeli dojdziemy do porozumienia, to kiedyś to zrealizujemy, nie od razu. Nie wszystko, ja wiem, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, ale tyle inwestycji drogowych, co żeśmy zrealizowali i innych, to jest ewenement chyba, nie wiem, czy nie w skali województwa. Dobrze, dziękuję panie wójcie. Panie Halinku, jeszcze coś? Panie Jurku, proszę bardzo. Także drodzy, szanowni państwo, najpierw realizujemy zadania własne, jakie są drogi gminne. Jeśli chodzi o drogi nieprzejęte powiatowe, to prosiłbym się o uznanie z ustawą 1999 roku. Są odcinki, jak pan tutaj mówi, nieprzejęte, są własnością Skarbu Państwa. Będziemy realizować oczywiście później. A jeśli chodzi o inwestycje powiatowe, to nie bójcie, są ujęte. Co? Ta droga, ten szlak bursztynowy, który łączy dwa województwa, kujawsko-pomorskie z wielkopolskim, część będzie robiona w przyszłym roku. Dobrze. To jest chyba najgorsza droga, jaką mamy na terenie gminy. Na terenie gminy, bo jako droga kiedyś to była droga powiatowa, nie? Wojewódzka. No niestety, ale ktoś przechodzi. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze by chciał zabrać głos? Nie widzę, dziękuję. A więc przechodzimy do punktu 14, projekty uchwał. Na początku chciałbym się spytać, czy państwo radni pozwolą mi, abym tylko odczytał tytuły uchwał bez uzasadnień. Tak? Dobrze, dziękuję uprzejmie. A więc podpunkt pierwszy. Uchwała nr 51 przez 277 przez 2022 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2023 rok. Proszę o głosowanie. Za przyjęciem uchwały jest 11 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Dziękuję bardzo. A więc przechodzimy do podpunktu drugiego. Uchwała nr 51 przez 278 przez 2022. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jeziora Wielkie na lata 2022-2031. Proszę o głosowanie.
Za przyjęciem uchwały jest 11 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Podpunkt trzeci. Uchwała nr 51 przez 279 przez 2022 w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok. Za przyjęciem uchwały jest 11 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. A więc punkt czwarty, uchwała nr 51 przez 280 przez 2022 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jeziora Wielkie na lata 2023-2033. Panie Jerzy, zagłosował Pan? Dobrze. Za przyjęciem uchwały jest 10 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 1. Uchwała została przyjęta. Podpunkt 6. Uchwała nr 51 przez 282 przez 2022 w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Jeziora Wielkie na 2023 rok. Oj, przepraszam, chyba coś pomyliłem. Podpunkt 5, przepraszam. Uchwała nr 51 przez 281 przez 2022 w sprawie budżetu na 2023 rok. Za przyjęciem uchwały jest 10 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 1. Uchwała została przyjęta. A więc teraz podpunkt 6. Uchwała nr 51 przez 282 przez 2022 w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich na 2023 rok. Za przyjęciem uchwały jest 11 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Dziękuję. Podpunkt 7. Uchwała nr 51 przez 283 przez 2022 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Jeziorach Wielkich na 2023 rok. Przepraszam, ale nie widzę wyników. Dobrze. Za przyjęciem uchwały jest 11 radnych, wstrzymujących się 0, przeciw 0. Uchwała została przyjęta. Dziękuję. Przechodzimy do podpunktu 8. Uchwała nr 51 przez 284 przez 2022 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego w charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Jeziora Wielkie w 2023 roku. Za przyjęciem uchwały jest 11 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Podpunkt 9. Uchwała nr 51 przez 285 przez 2022 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości przy Jeziorze na okres 10 lat. Proszę o głosowanie. Za przyjęciem uchwały jest 11 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Dziękuję. Podpunkt 10. Uchwała nr 51 przez 286 przez 2022 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie stosowania urządzeń do dekontaminacji pomieszczeń użyteczności publicznej.
Za przyjęciem uchwały jest 11 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 11. Uchwała nr 51/287/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie realizacji obowiązku tworzenia danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego oraz ich udostępniania za pomocą usług sieciowych, wyszukiwania, przeglądania i pobierania. Za przyjęciem uchwały jest 11 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Dziękuję. Podpunkt 12. Uchwała nr 51/288/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie podjęcia uchwały o potwierdzeniu statusu cywilizacyjnego gminy. Za przyjęciem uchwały jest 11 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Podpunkt 13. Uchwała nr 51/289/2022 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta gminy Jeziora Wielkie. Za przyjęciem uchwały jest 11 radnych, 0 przeciw, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 15. Wolne wnioski i zapytania. Czy ktoś z Państwa by chciał zabrać głos? Proszę bardzo, Panie Pawle. Ja mam pytanie do Pana Prezesa Spółki, bo zakupiliśmy w zeszłym roku piaskarkę. Czy ona w tym roku w poniedziałek była gołoleć, czy ona była używana? Bo widziałem, pracownicy sypali z samochodu szypami. Mi się wydaje, że użycie tej piaskarki by było bardziej uzasadnione. No Panie Prezesie, szybko, w Rzeszynie chodniki o 11, a gołoleć była w poniedziałek od 19. No tak, ale chociaż skrzyżowania, coś takiego, w Rzeszynie samochód po mleko nie mógł skręcić w gospodarstwo jedno, drugie. Panie Prezesie, gołoleć była od godziny 17, od 19 w poniedziałek, no to można już od 4 czy od 3 rano sypać drogi. Panie Prezesie, jeśli by można, do mikrofonu, można poprosić? Tak jak mówię, no od rana zadziałaliśmy dodatkowo jeszcze busami trzema, żeby jak najszybciej posypać, no ale nie jesteśmy w stanie wszędzie być ale na jedną prezesie, godzinę. Jeżeli jest gołoleć, to się wyjeżdża o 5, 4, komunikaty były. Komunikaty były, ale nie zawsze się sprawdzają. Też dlatego nie samą piaskarką byśmy sypali do wieczora, no w ogóle byśmy nie zdążyli. No tak, ale reakcja była bardzo spóźniona. No nie była spóźniona, Panie Radny. No to jest Pana punkt widzenia, mój punkt widzenia jest inny. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze by chciał zabrać głos? Proszę bardzo, Panie Wójcie. Chcę zabrać głos, to ja chciałem. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych może chce zabrać głos? Nie było, nie chciałem. Ja mam jeszcze pytanie, jest to porozumienie ze starostą na temat budynku po gimnazjum? Bo do końca roku miało być rozstrzygnięte. No jeszcze się rok nie skończył. No ale to już tak. Poinformowałem zarząd i starostę o tym, że no, radni wyrazili taką wolę, żeby do końca roku jeszcze wstrzymać się, poczekać. Poinformowałem też o tym, że mamy zainteresowanego, który chce kupić to. Otrzymałem odpowiedź, że no wszystko zrobią, żeby doprowadzić do tego, więc no poczekajmy jeszcze te 2-3 dni, może po nowym roku coś się wyjaśni, do następnej komisji sesji pewnie będziemy już coś wiedzieć. No ja będę na pewno po nowym roku już interweniował w tej sprawie, czy coś wiemy, czy nie, żebym wiedział, co odpowiedzi tej osoby, która czeka. Także no, wierzę w to, że dojdziemy do porozumienia jakiegoś. To znaczy, panie wójcie, wszystko zrobią co? I dalej? Czy to sprzedają? Proszę? Wszystko zrobią co? I dalej? No wszystko zrobię, aby te środki pozyskać. Jeżeli będą mieli gwarancję, no też mówię, dopóki nie będą mieli gwarancji na piśmie, no to więcej nie możemy tutaj o niczym rozmawiać, bo to musi być gwarancja pisemna, nie ustna, bo to się różni troszeczkę już, nie? Dziękuję, będziemy rozmawiać w przyszłym roku.
Tak, tak, myślę, że proszę. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze by z Państwa chciał zabrać głos? Nie widzę, a więc Panie Wójcie, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie, Panowie Sołtysi, drodzy pracownicy Urzędu Gminy, wszyscy mieszkańcy naszej małej ojczyzny. Chciałem Wam bardzo podziękować za wsparcie, za współpracę, za to, że razem możemy budować naszą gminę, upiększać ją, spełniać marzenia naszych mieszkańców, nawet chcemy twierdzić, bo niektóre osoby to po prostu są pełne podziwu i dziękują za to, co się dzieje. A dzieje się naprawdę, uważam, że dużo jak na jedną kadencję, to takich inwestycji, takich pieniędzy, tylu zrealizowanych, wybudowanych dróg i chodników i różnych innych inwestycji, to nie pamiętam kiedykolwiek, aby się udało zrealizować. Myślę, że to też dzięki Wam, że dzięki temu, że współpraca układa się bardzo dobrze, że też mobilizujecie mnie, chociaż może nawet nie trzeba, ale że mobilizujecie mnie do działania. Ja uważam, że to jest nasze 5 minut. Jeżeli tych 5 minut nie wykorzystamy, to może być już gorzej, a oby było lepiej, więc te 5 minut uważam z perspektywy mojego stanowiska, nie wiem jak Państwo sądzicie, wykorzystujemy maksymalnie i uważam, że idziemy w dobrym kierunku. Przede wszystkim budujemy, pracujemy, remontujemy dla dobra nas i naszych mieszkańców, dla naszych przyszłych pokoleń, dla dzieci, dla wnuków. I wszyscy będziemy z tego korzystać, wszyscy będziemy z tego się cieszyć w przyszłości. Chociaż ja zdaję sobie sprawę, że w miarę jedzenia apetyt rośnie i ciągle będzie mało. Jeżeli coś wybudujemy, będzie jeszcze więcej. Tutaj na przykład drogi, o której mówiła Pani Radna, że będziemy budować 10 najdłuższych dróg, które no, nawet nie myśleliśmy jeszcze na początku kadencji, że będziemy w ogóle budować, ale jest niedosyt jakiś i wcale się nie dziwię, no bo każdy chce też dla swojego okręgu, dla swoich wyborców jak najlepiej. Ja też zresztą, bo akurat ja jestem wybierany przez całą gminę, więc przez mieszkańców całej gminy, więc też staram się realizować inwestycje w każdej wiosce. Uważam, że udaje nam się to wszystko razem kulać, realizować te inwestycje. Miło jest czasem słyszeć, jeżeli jestem gdzieś i słyszę takie słowa, że no, tutaj nigdy w życiu nikt by się nie spodziewał, że cokolwiek będzie wybudowane. Okazuje się, że jest wybudowane nawet w miejscowościach, gdzie wydawałoby się, że tam nie powinno być, czy dróg, czy chodników, czy innych inwestycji. Miłe są słowa właśnie mieszkańców, że tutaj było tylu, co już tyle obiecali, a jednak się udało i też nie dowierzali w to, że kiedykolwiek, nawet jak były już, pamiętam, środki w budżecie, mieszkaniec Jezior Wielkich, w stronę Lubstówka, co się jedzie tą drogą, przyjechał do mnie, nigdy go wcześniej nie widziałem i przyjechał, mówi, że on, jaka ta droga będzie, Panie Wójcie, zrobiona, no bo w budżecie macie drogę, ale jaka ta droga będzie, znów kamienie nasypiecie, a ja mówię, że nie, będzie asfaltowa, przebudowa drogi i tak dalej, nawierzchnia asfaltowa. Mówi, to jest niemożliwe, on nie uwierzy, dopóki nie zobaczy, mówi, bo całe życie jeździł rowerem i przebijał koła, mówi, i pewnie teraz też będzie przebijał. Więc no, są też takie osoby, które z niedowierzaniem, ale dziękują za to, że coś się dzieje. Myślę, że te podziękowania nie należą się tylko mnie, ale nam wszystkim, radnym, pracownikom też, jednostkom podległym, które realizują te zadania. Tutaj też akurat może wspomnę o tym posypywaniu chodników. No, panie radny, nie pamiętam, jechałem wczoraj przez miejscowość Rzeszyn i ja nie pamiętam, żeby tam kiedykolwiek był posypany chodnik przez zakład komunalny. Sypane było czasem, ale akurat mówię, to jest niemożliwe, tutaj też sypaliście. No, okazało się, że dotarli też, i tak jak mówię, tutaj pan prezes powiedział, że nie są w stanie wszędzie dotrzeć, aczkolwiek jest przepaść. Jeżeli chodzi o docieranie i wykonywanie tych usług, jest przepaść, bo wcześniej był bączek, w którego wchodziło, nie wiem, 100 kg i to był tylko kłopot jeszcze, a teraz te drogi, skrzyżowania główne były posypane, aczkolwiek też słyszałem głos mieszkańców Wójcina z nad jeziora, że wszędzie sypali, tylko nie nad jeziorem. No, tak się zdarza. Pan mówi, żeby sypać główne krzyżówki, tam była troszeczkę bardziej boczna. No, no mówię, no, są takie animozje, gdzie nie jesteśmy w stanie wszędzie być. Aczkolwiek uważam, by to sprawnie w miarę szło wszystko.
I te krzyżówki, jak już jak rano jechałem do pracy, w większości były posypane, tym bardziej, że zaraz dzwoniłem do prezesa i uczulałem, żeby sypać wszędzie tam, gdzie te główne, nawet drogi powiatowe, skrzyżowania dróg powiatowych były posypane. Więc no, zawsze jest jakiś niedosyt, byśmy musieli mieć kilka traktorów, kilka piaskarek i jeszcze może pewnie z 10 osób na sezon zatrudnionych, żeby to wszystko sprawnie szło akurat na ten jeden dzień, by te osoby były potrzebne, ale to też trzeba mierzyć tak jak wcześniej powiedziałem. No, możliwości na zamiary. No, musimy to jakoś tak rozsądnie gospodarować tymi środkami, realizować to jakoś też zdroworozsądkowo. My jako gmina jesteśmy biedną gminą i to każdy wie i to podkreślamy wszędzie i doskonale Państwo o tym wiecie. No może teraz tego nie widać i nie odczuwacie tego, ale był okres 3 lata temu, że naprawdę z panią skarbnik usiedliśmy i stwierdziliśmy, że będziemy niewydolni finansowo. W sensie tylko wydatki bieżące, nic więcej. Dzięki Bogu udało się to wszystko jakoś rozwiązać. Mamy poczynione jakieś tam inwestycje, jeżeli chodzi o gminę, zresztą to widać gołym okiem, że no, osoby, które tu nie były miesiąc czasu, są zaskoczone, bo nie wiedzą, jak się zachować, gdzie zaparkować, gdzie podjechać, bo wszystko się zmienia i uważam, że bardzo dobrze, że się zmienia. Czekam jeszcze tylko abyśmy mogli cieszyć się z tej największej inwestycji, która najwięcej kosztowała czasu i zdrowia przede wszystkim i pieniędzy jeszcze, hali sportowej w Jeziorach Wielkich. No w końcu mamy w gminie halę. I uważam, że możemy być z niej dumni, bo to nie jest jakaś tam byle jaka hala, byle jak wykonana, tylko to jest taka hala z prawdziwego zdarzenia, aczkolwiek niepełnowymiarowa nawet, bo brakują tam 4 metry, jeżeli chodzi o długość do pełnego wymiaru, żeby można rozgrywki prowadzić, jeżeli chodzi o piłkę ręczną, ale pozostałe wszystkie dyscypliny możemy tutaj rozgrywać. Dzieci będą miały fajne warunki, jesteśmy już na etapie odbiorów strażackich i sanepidowskich, teraz nadzór budowlany tylko. I będziemy przekazywać do użytkowania już szkole, aczkolwiek otwarcie, no myślę, że tak zaplanujemy na taki cieplejszy okres, może kwiecień, maj, aby już trochę jakaś zieleń była, żebyśmy zdążyli te krzaczki posadzić, drzewka i tą trawkę posiać, żeby to ładnie też wyglądało wizualnie. Jeżeli będziemy już mieli jakieś zdjęcia, to przynajmniej takie pamiątka będzie, że to już fajnie wygląda ten kompleks. Więc to jest, z tego się cieszę najbardziej, bo nie tylko ja, bo cała gmina się cieszy, że będziemy mieli przede wszystkim kompleks, którego nie będziemy się wstydzić, którym będzie naprawdę z prawdziwego zdarzenia siłownia chociażby, bo tutaj wiele osób pyta, zwłaszcza panie, czy będą aerobiki, czy będzie siłownia, czy tak dalej, więc siłownia jest naprawdę z prawdziwego zdarzenia. Planujemy też prowadzić jakieś zajęcia, zobaczymy, jakie będzie zainteresowanie mieszkańców dla typu fitnessy, aerobik dla pań. No nie chcę tutaj akurat mówić, że no wszyscy powinni, ale no jeżeli ktoś będzie miał ochotę, to jestem jak najbardziej i wykażę chęci, żeby się poruszać, spotkać się z koleżankami i to jest bardzo, bardzo mile spędzony czas, uważam. Więc to jest też taki priorytet dla mnie, aczkolwiek znów są głosy, że no, nie ma sali w Wójcinie, no, nie wszystko od razu, nie z jednym rzutem, nie jesteśmy w stanie w ogóle, że tą halę nam się udało wybudować do tej pory, tak jak pan radny mówił, nie mamy grama kredytu, złotówki kredytu nie mamy, gmina nie jest w ogóle zadłużona na koniec roku, to jest bardzo, bardzo dobra moim zdaniem perspektywa. Na przyszłość, że no jednak te kredyty będziemy musieli zaciągnąć w przyszłości, aby część tych inwestycji zrealizować, bo uważam, że jeszcze mamy rok praktycznie naszej kadencji, więc jeżeli zaciągniemy kredyty, zrealizujemy te inwestycje, uda się pozyskać te środki, które mamy, to będzie zrobione i taniej przede wszystkim uważam, bo z roku na rok ceny rosną, więc w tej chwili kosztorys takiej hali, jak my mamy, bo tutaj mieszkańcy też i państwo radni poruszali bardzo często ten temat, że miała kosztować 6 milionów, hala wyjdzie 9 milionów. No, drodzy Państwo, no, niczyja to jest wina. No, trafiliśmy taki okres, jaki trafiliśmy, ale teraz, jak rozmawiam już z projektantami, z wykonawcami, z panem inspektorem nadzoru, którym widziałem się 2 tygodnie temu, stwierdził, że podobnej wielkości halę, tylko mniej ma tego zaplecza socjalnego i 32 miliony złotych. I już przetarg jest rozstrzygnięty, on wygrał przetarg na nadzór inwestorski tam, czyli będzie nadzorował tą budowę. To ja byłem, no mówię, to i tak się wstrzeliliśmy jeszcze, że udało się w tej kwocie jakoś zmieścić, że przede wszystkim mieliśmy pieniądze na to, na realizację tego zadania. I to też jest duża zasługa, nie tylko moja, ale i Państwa, że zgadzaliście się z moimi decyzjami, z moimi pomysłami, wspieraliście mnie na każdym kroku i to jest bardzo istotne. Także jeszcze raz chciałem podziękować za to, że Państwo
podejmujecie trafne decyzje i uważam, że no, niewiele osób jest, które mogą nam zarzucić, że coś się dzieje nie tak na terenie gminy czy w jednostkach podległych. Generalnie wszystko jest czytelne, klarowne, przejrzyste. Nie widzę tutaj żadnych jakichś większych powodów do tego, abyśmy się martwili czy bali o cokolwiek. Jeżeli chodzi o przyszły rok, pewnie będzie stało przed nami dużo wyzwań. Będziemy się zastanawiać nad różnymi decyzjami i to będą trudniejsze pewnie decyzje, bo samo zaciągnięcie kredytu to już jest jakieś obciążenie dla budżetu gminy, chociaż uważam, że żeby cokolwiek zrobić, to powinno się troszeczkę zadłużać. My akurat mamy to szczęście, że nie mamy żadnego kredytu, a z gminy naszej wielkości, jak tak rozmawiam z burmistrzami, to 10 milionów to tam jest norma, to powyżej 10 milionów praktycznie każda gmina ma. Ale też każdy patrzy w ten sposób, że jeżeli teraz wybudujemy, będzie taniej, będzie szybciej, już to będzie. Dofinansowania jakieś są, więc trzeba te środki jakoś zebrać, spiąć, pozyskać i działać. I działać jak najbardziej i jak najwięcej dla naszych mieszkańców i dla nas samych. Co więcej, podsumowując ten rok, myślę, że to był naprawdę rok udany. Rok trafnych decyzji i tutaj też pragnę podziękować panu mecenasowi i całemu zespołowi za wsparcie przy tych wszystkich inwestycjach naszych, realizacjach i tak dalej, z tego względu, że działo się tego bardzo dużo. Pragnę podziękować jeszcze raz pracownikom, bo naprawdę wierzcie mi państwo, że roboty było przez ten rok czasu, praktycznie non-stop bieg. Pani skarbnik to już powiedziała, że ma dosyć tych zmian budżetu, dosyć tego wszystkiego, że nigdy, ja mówię, pani skarbnik, pani wyciągnie z tego jakieś pozytywy, że nigdy pani nie miała tyle pieniędzy do wydania i nigdy tyle się nie działo, więc chociaż ten sposób. Także dziękuję jeszcze raz wszystkim państwu radnym, paniom i panom sołtysom, pracownikom, panu przewodniczącemu też za wsparcie oczywiście i mam nadzieję, że ten przyszły rok będzie jeszcze lepszy. I z tej okazji chciałem złożyć państwu życzenia. Przede wszystkim zdrowia, bo to jest najistotniejsze, najważniejsze, pogody ducha, radości każdego dnia i uśmiechu na co dzień, abyśmy się spotykali jak najczęściej i uśmiechali się do siebie, a nie tylko krzyczeli i warczeli, jak ja to mówię. Więc to jest najistotniejsze, bo człowiek szczęśliwy podejmuje lepsze decyzje i lepiej się żyje i myślę, że to się udziela też innym. Realizacji wszystkich zamierzonych celów, planów, aby wszystko to, czego państwo sobie zażyczycie, się spełniło. Ja uważam, że jak jest zdrowie, to jest wszystko i to jest najważniejsze, bo wtedy można wszystko zrobić i zdrowy człowiek może podnieść i unieść wszystko. Wszystkiego dobrego jeszcze raz. Dziękuję jeszcze raz za pomoc i życzę wszystkiego dobrego. Dziękujemy. A więc teraz może ja jeszcze bym chciał zabrać głos. Panie wójcie, drodzy radni, sołtysowie, zaproszeni goście, pracownicy administracji jednostek podległych. Chciałbym wam życzyć przede wszystkim zdrowia, szczęścia, pogody ducha, mniej zmartwień, żeby było w tym przyszłym, nadchodzącym 2023 roku. No i co, nie będę powtarzał słów pana wójta. Do siego roku. Czy ktoś jeszcze by chciał zabrać głos? Proszę bardzo, pani Halino. Czy biedniejsza, tylko może mniej zasobna finansowo. Ja mieszkam w Łodzinie, urodzenia i jestem tam szczęśliwa, bardzo szczęśliwa. Pieniądze nie zawsze szczęścia będą. Ja wiem, że pieniędzy to jest kiepsko. A Łodzin wchodzi w skład gminy, no więc gdybym była nieszczęśliwa, to bym nie była również mieszkanką tej gminy. A ja się cieszę, że tam mieszkam. I póki co nie zamierzam nigdzie się wyprowadzać. Czyli jak jestem w Łucinie szczęśliwa, to i w Jeziorach, w gminie Jeziora jestem szczęśliwa. I to, czy są pieniądze dziś, czy nie ma, jeśli nie ma szczęścia, to pieniądze nie wszystko. Ja wiem, że bez pieniędzy nic, jak to mówią. Zdrowie jest najważniejsze, a reszta to już kwestia indywidualna. Ale jak nie mam pieniędzy, to do lekarza nie mogę się dostać. Tak? Czyli kasa pani skarbnik jest ważna, prawda? Ważna. Proszę pana, mniej zasobna, to tak ładnie brzmi. W takiej biednej gminie mieszkacie. Nie, my w fajnej gminie mieszkamy. Tylko mniej zasobnej. Ale biednej. Nie, mniej zasobnej.
Dobrze. Czy ktoś jeszcze by chciał zabrać głos? Proszę bardzo, pani Jolu. Do mikrofonu bym poprosił. Z okazji pragnę również podziękować panu wójtowi za to, że jako dobry włodarz potrafi dotrzymać słowa, które powiedział, że jego priorytetem będą drogi, bo to było bardzo ważne. I cieszę się bardzo, że to zostało spełnione. Również ta hala, która też przez wielu radnych, no też i przeze mnie, nawet przez pewien moment mówię, Boże, ile to będzie pieniędzy wydanych i tak dalej, ale teraz bardzo się cieszę, że ta inwestycja będzie służyła dzieciom, młodzieży i dorosłym. I to też dzięki nam wszystkim, panu wójtowi, radnym i urzędnikom oczywiście. No i życzę, żebyśmy przy stole, jak rozmawiamy, zawsze bardziej myśleli, żeby nas coś łączyło, a nie dzieliło, jak się spotykamy, że mamy prawo mieć różne zdania, ale przeważnie dochodzimy do jakiegoś porozumienia i to bardzo mnie cieszy, że współpracujemy i oby tak dalej i żeby się działo po prostu. No i zdrowie oczywiście każdemu z osobna i jak mówię, na wyciągnięcie ręki każdemu po prostu tej miłości, życzliwości i szczerości. Jeżeli mamy coś do powiedzenia, mówmy sobie szczerze, nie opisujmy się, nie obgadujmy się, bo myślę, że nie tędy droga. Ja cenię takich ludzi, którzy mówią po prostu to, co myślą, naprawdę szczerze, na twarz, a nie gdzieś tam po oboczu. Tego sobie życzę i wam, moje drogie koleżanki i koledzy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie Jurku. Taka refleksja. Szczęście nie zawsze idzie w parze z bogactwem. Ci, co byli na tym taniego, na wszystko panele. A korzystanie z okazji jako mieszkaniec, panie Jurku, można? Może do mikrofonu albo do tego. Jako mieszkaniec Sołtys, radny, przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, życzę wszystkiego najlepszego. Jak najwięcej zdrowia, o pieniądze już nie wspominajmy i wszystkiego naj w nadchodzącym 2023 roku. Dziękujemy. Czy ktoś jeszcze by chciał zabrać głos? Proszę bardzo, panie mecenasie. Jeśli by można też poprosić do mikrofonu. Szanowni Państwo, Panie Wójcie, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Szanowni Goście. Chciałbym, proszę Państwa, przede wszystkim w imieniu całej naszej kancelarii, ale przede wszystkim swoim, wyrazić w stosunku do Państwa ogromny podziw, szacunek i uznanie za to, jak Państwo jesteście zaangażowani w sprawy samorządu terytorialnego. Proszę Państwa, to, co się dzieje na świecie, w naszej ojczyźnie, pokazuje, że kierunki, w których świat zmierza, mogą być różne. Państwo dajecie nam dowód ogromnego zaangażowania w sprawy samorządowe. Proszę Państwa, dla nas jest to wielka radość, że są ludzie, którym zależy na małej ojczyźnie, na samorządzie terytorialnym. Są ludzie, proszę Państwa, którzy z takim zaangażowaniem, ofiarnością, oddaniem realizują te drobne sprawy, proszę Państwa, bo z punktu widzenia rządu może kwestie odpadów, może kwestie zaopatrzenia w wodę, może nawet posypania tych dróg nie są najważniejsze. Dla Państwa, dla naszej lokalnej społeczności są to sprawy bieżącego życia. Proszę Państwa, wyrażam też ogromny podziw i uznanie za to, że Państwo tej idei samorządności swoją ofiarną, zaangażowaną postawą bronicie. Dla nas, proszę Państwa, to jest wspaniała rzecz, móc z takimi ludźmi pracować, być razem z Państwem na to, żeby ten samorząd terytorialny jak najpełniej się realizował. Jesteśmy, proszę Państwa, ja osobiście bardzo wiele lat z Państwem i z wieloma z Państwem już niejedną sprawę samorządową załatwialiśmy. Zawsze, proszę Państwa, doświadczamy tego, jak Państwu na tym samorządzie i na społeczności lokalnej zależy. Także przyjmijcie Państwo słowa naszego uznania, ogromnej wdzięczności i podziwu dla tego, co Państwo robicie. I jednocześnie, proszę Państwa, życzenia, żeby ta idea samorządności, którą Państwo macie tak głęboko w sercu, towarzyszyła wam przez najbliższy rok. Rok trudny, proszę Państwa, bo i też będzie to rok wyborczy, ale też rok trudnych decyzji w różnych pewnie aspektach, żebyście Państwo rozwijali jeszcze bardziej tą miłość do małej ojczyzny,
żeby na tym dobru mieszkańców jeszcze nam bardziej zależało i żebyście Państwo tak samo ofiarowali swoje umiejętności, czas, zdolności, to, co Państwo macie najlepszego tej społeczności, a my, proszę Państwa, z wielką radością, naprawdę z wdzięcznością będziemy Państwa wspierać, także przyjmijcie Państwo najlepsze życzenia, również osobiste. Tego, co Państwo radni, Pan Wójt już Państwu życzyli, ale chciałbym, proszę Państwa, życzyć wszystkim nam, żebyśmy się tutaj za rok spotkali jeszcze lepszymi ludźmi niż dzisiaj, jeszcze bardziej uśmiechniętymi, jeszcze bardziej, proszę Państwa, zadowolonymi z tego, jak kawał dobrej roboty Państwo dla tej społeczności lokalnej robicie. Panie Wójcie, ogromny ukłon za te inwestycje z naszej strony. A ponieważ my mamy, proszę Państwa, przyjemność współpracować z licznymi samorządami terytorialnymi, naprawdę, proszę Państwa, jesteśmy pod ogromnym wrażeniem, ja osobiście również, tego, jak Państwu ta idea samorządu jest bliska i za to Państwu serdecznie dziękuję. Dziękujemy bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. A więc punkt 16 również mamy zrealizowany, odpowiedzi na zapytania. Przechodzimy do punktu 17, zakończenie sesji. A więc zamykam 51. sesję Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Dziękuję za przybycie. Do widzenia.